Przed nami niezwykły i stosunkowo długi czas, w którym dzieją się równie niezwykłe rzeczy. Mowa oczywiście o świętach Bożego Narodzenia. I chociaż to święto w swojej ścisłej formie ogranicza się praktycznie do około 3 dni, to tak naprawdę cały okres świąteczny trwa około 1,5 miesiąca. Większość tradycji świątecznych, jakie znamy, ma ścisły związek z obyczajowością, obrzędowością agrarną, czyli sięgającą dawnych i minionych społeczności rolniczych, z których każdy z nas się wywodzi, z nimi każdy z nas ma nić porozumienia. Również Boże Narodzenie jest pełne ech minionych wierzeń i dawnych tradycji, obecnie traktowanych ogólnie jako przesądy, zwyczaje lub lokalne ciekawostki. Boże Narodzenie bowiem pokrywa się z dawnym świętem przesilenia zimowego, Szczodrych Godów. Czas świąteczny rozpoczyna Adwent, który zaczyna się już pod koniec listopada, około 3 tygodni przed świętami i jest czasem spokoju i postu. Dawniej unikano tłuszczów, obfitych potraw, mięso i tak jadano rzadziej niż obecnie. Należało również stronić od tłucznych zabaw, wesel, hałasu i wesołych spotkań, skupić się na pracy, pokucie i zadumie. Gdy kończyły się ostatnie prace polowe w listopadzie, zajmowano się głównie tym, co należało zrobić w domu. Szycie, przędzenie, tkanie, darcie pierza, naprawy i sprzątanie wypełniały ciemne, zimowe miesiące. Jednym z pierwszych i ważnych dni o charakterze święta jest Dzień Świętego Mikołaja. Obecnie możemy uznawać Mikołajki jako dzień mocno skomercjalizowany i skupiający się na dawaniu dzieciom kupionych prezentów. Jednakże taka tradycja, nie dotycząca jedynie dzieci, sięga na naszych ziemiach początków XIX wieku, kiedy w domach szlacheckich rozdawano podarunki. Zwyczaj ten przeszedł później oczywiście do chłopskich chałup. Jednak dzień ten ma jeszcze jedno, zapomniane już znaczenie, szczególnie ważne dla dawnych mieszkańców nieistniejących już puszcz i wiejskich terenów graniczących z ostępami i lasami pełnymi dzikich stworzeń. Święty Mikołaj jest bowiem tym, który miał władzę nad wilkami. 6 grudnia w niektórych rejonach kraju święcono tego dnia wodę i kropiono nią później bydło, owce i ogólnie gadzinę, aby wilki i inne zwierzęta trzymały się od nich z daleka. Wracając do podarków na świętego Mikołaja, czy pamiętacie o tym, że niegrzeczne dzieci dostają zamiast prezentów ruski? Czas Wigilii Bożego Narodzenia i świąt w ogóle jest nadzwyczajny nie tylko w teorii. Czynności, zachowania, nastrój, a nawet ozdabianie wnętrz czy specjalne potrawy wyznaczały niezwykłość tego okresu. Najbardziej chyba rozpoznawalnym symbolem świątecznym jest zielona, ozdobiona choinka, najczęściej świerk, jodła lub sosna. Drzewko iglaste, wiecznie żywe, zawędrowało do nas stosunkowo późno. Nie znaczy to jednak, że tradycja umieszczania żywych roślin w domu na czas świąt nie istniała u nas wcześniej. W domu musiała znajdować się duża gałąź żywego, zielonego drzewka, nazywana podłaźniczką, która ozdabiana była ręcznie robionymi ozdobami. Żywozielone, mniejsze gałązki zawieszane były za święte obrazy wiszące na ścianie. Przybijane także były na zewnątrz, u płotu, we wrotach obory. Choinki w chałupach na Kielecczyźnie zaczęły się pojawiać dopiero na początku XX wieku i tak zresztą najczęściej w zamożniejszych domach. Na choinkach zawieszane były rozmaite ozdoby, takie jakie wcześniej zawieszano na podłaźniczkach. Słomiano bibułkowe pajączki, jabłuszka, orzechy, łańcuchy z papieru, światy z opłatków. Jeśli była taka możliwość, to małe ciasteczka. Musiały zdobić drzewko, które jest symbolem wiecznego życia. Zielone iglaste gałązki nie były jedynymi roślinami, które wprowadzane były do domów na czas świąt. Wszyscy na pewno kojarzymy zwyczaj rozkładania sianka pod obrusem na wigilijnym stole. Ale czy pamiętamy o tym, że niegdyś w izbie musiał znajdować się snopek słomy? Sianko w odniesieniu do tradycji chrześcijańskiej przypomina oczywiście o tym, gdzie narodził się Jezus. Jednak zboże i sianko mają jeszcze jedno bardzo ważne stare znaczenie. Symbolizują płody ziemi, urodzaj, dostatek i płodność, czyli coś, czego nigdy nie powinno zabraknąć w żadnym gospodarstwie. Snopki lub wiązki słomy w rozmaity sposób ozdabiały izbę, niekoniecznie stojąc w kącie, chociaż tradycyjnie w każdym z kątów powinien znajdować się snopek z innego rodzaju uprawianego zboża. Mogły być podwieszane pod powałą, czyli stropem, utykane za święte obrazy, gdzie czekały, uświęcając się, aby w końcu w nowy rok wylądować rozsiane na polu, gdzie miały rozsiać urodzaj i zdrowie nadchodzących upraw. W czasie Wigilii powszechnym zwyczajem było wróżenie sobie na nadchodzący rok. Wigilia, Boże Narodzenie, wiążą się bowiem ze znacznie starszymi obrzędami końca roku, który jak każdy czas przejścia, czas świąteczny, ma niezwykłą moc. Większość z nas na pewno słyszała o przesądzie dotyczącym pierwszej osoby, którą się zobaczy w Wigilię Bożego Narodzenia,
bądź w pierwszy dzień świąt. Jest to przesąd, który z pewnością znali dawni mieszkańcy Kielecczyzny i wsi polskich ogólnie. Jeśli pierwszą osobą, którą się zobaczyło lub która weszła do domu, była kobieta, wróżyło to niezbyt dobrze na najbliższy rok. Lepiej, jeśli próg domu jako pierwszy w tym dniu przekroczył mężczyzna. Miało to zapewnić o pomyślności w najbliższym czasie. Takich wróżb było dużo. Były one obecne również przy stole wigilijnym. Sianko pod obrusem, oprócz przypomnienia o wydarzeniach opisanych w Nowym Testamencie, służyło domownikom do poznania swojej przyszłości. Sięgali oni pod obrus i wyciągali jedno źdźbło. Jeśli było żółte, nie będą mieli szczęścia. Wróżyli sobie również kawalerowie i panny. Dziewczęta z zamkniętymi oczami podchodziły do płotu i wybierały sobie szczebelek. To, jak wyglądał, miało odpowiadać wyglądowi ich przyszłego małżonka. Młodzież po wieczerzy wychodziła również na dwór i pokrzykując nasłuchiwała. Skąd nadeszło echo? Jeśli nadeszło, stąd nadejdzie ich przyszła żona lub mąż. Specjalne wróżby lub zabiegi dotyczyły również innych mieszkańców gospodarstwa. Zwierzęta, jak to podczas magicznej nocy, miały przemówić ludzkim głosem i przepowiedzieć ich opiekunom, co się zdarzy w najbliższym roku. Musiały jednak być odpowiednio nakarmione. Domownicy między sobą łamali się zwykłym białym opłatkiem, ułożonym na chlebie leżącym na sianku. Ale dla zwierząt przeznaczone były inne, kolorowe, żółte lub różowe. Takie opłatki miały zapewnić im zdrowie i odporność na uroki czarownic zabierających im mleko. A jeśli już mowa o czarownicach, świąteczny czas, a w szczególności wigilijny czas, był jedynym, kiedy wołano je i wpuszczano do domów, karmiono, aby nie przychodziły później, przynajmniej do najbliższej wigilii, i nie podkradały mleka krowom i nie psuły zapasów jedzenia. Taka praktyka nie dotyczyła zwykłych ludzi, ponieważ uważano, że podczas wigilii i świąt nie powinno się chodzić w gości, szwendać, ale jeśli do drzwi zapukała wiedźma, powinno się wpuścić i nakarmić, aby nie przychodziła więcej. Czas świąteczny obfitował zresztą w mnogość zakazów i nakazów. Powinno się unikać używania ostrych przedmiotów, aby nie urazić lub zranić dusz przebywających wtedy wokół nas. Powinno się przy sobie mieć monetę, aby pieniądze się nas trzymały. W dzień Wigilii Bożego Narodzenia i podczas całych świąt nie powinno się nic pożyczać, a najlepiej było uregulować swoje długi. Nie należało się kłócić, kląć, awanturować ani smucić, bo przecież jakie święta, taki cały rok. Nie należało również zapomnieć o swoich uprawach. Drzewka owocowe należało przewiązać wiązką słomy i postraszyć siekierką, aby dobrze rodziły. W przeciwnym razie grozi im ścięcie. Ziarna z kłosów będących w domowych snopkach, o których wspominałam wcześniej, powinno się rozsypać w polu, by zapewnić sobie dobre zbiory. W dawnych obchodach przesilenia zimowego, pokrywających się z chrześcijańskim czasem Bożego Narodzenia, bardzo ważny był kontakt ze swoimi przodkami. Stąd wziął się zwyczaj dodatkowego talerza lub łyżki przy stole wigilijnym. Obecnie mówimy o nim jako o miejscu dla niespodziewanego wędrowca, ale pierwotnie było to miejsce posiłku duchów naszych przodków, zapraszanych w tym szczególnym czasie do świętowania razem z nami. Trzeba było zresztą uważać, zasiadając do wieczerzy i dmuchnąć wcześniej na siedzenie, na którym zaraz będziemy siadać. Może przecież na nim siedzieć dusza posilająca się z nami. Puste miejsce zresztą niekoniecznie będzie zajmować któryś z naszych dziadów. Wierzono, że w Wigilię przy stołach może zasiąść również któryś ze świętych, a nawet niekiedy sam Jezus. Po wigilijnej kolacji nie można było sprzątać, a należało zostawić resztki jedzenia razem z dodatkowym opłatkiem na stole, aby dusze zmarłych mogły się posilić i odejść w pokoju. Zwyczaj ten jest szczególnie miły, jeśli pomyślimy o pełnych brzuchach, które często są wynikiem naszej uczty. A jeśli już o posiłku mowa, to jak właściwie jest? Czy potraw zawsze było 12? Oczywiście nie, wręcz przeciwnie. Liczba dań była zazwyczaj nieparzysta i niższa. 3, 5, 7, więcej w zamożniejszych gospodarstwach. Jedzono zazwyczaj potrawy sporządzone z roślin strączkowych, często grochu. Poza tym jadano kapustę, mak, miód, krojone kluski, zupę lub kompot z suszonych jabłek i innych owoców. Po kolacji wigilijnej domownicy zbierali się do wspólnego śpiewania kolęd, a potem udawali się na pasterkę, która zwyczajowo zaczynała się o północy. W drogę należało zabrać ze sobą świece, aby odgonić mrok i niechciane złe zjawy czyhające na nas gdzieś po drodze. Czas po mszy upamiętniającej narodziny Jezusa pełen był swawoli i dowcipów. Kto miał siłę i chęć, płatał figle rozmaitego kalibru, związywał sznurówki, opowiadał żarty, rozbawiał towarzystwo. To naprawdę był moment na dowcipkowanie. Nie można było czuć się urażonym, bo świat na chwilę stawał na głowie, był na opak, podobnie jak podczas karnawału. Zdarzało się, że w ramach żartu wciągano gospodarzowi wóz na dach stodoły lub na drzewo.
Odkręcano furtki, a nawet całe bramy i ustawiano je w innych miejscach. Okna w chałupach, gdzie mieszkały panny, mogły okazać się rano zamalowane wapnem. Dziewczętom to schlebiało, bo oznaczało, że mają powodzenie. Dowcipy czynione po pasterce były szczególnie udane lub wyjątkowo uciążliwe z perspektywy gospodarza, bo podczas świąt nie wolno było wykonywać żadnej pracy, oprócz tej niezbędnej przy zwierzętach. Okres świąteczny obowiązywał i obowiązuje zazwyczaj do 6 stycznia, święta Trzech Króli. Ale od razu po świętach Bożego Narodzenia należy oczekiwać wizyt kolędników, barwnej zbieraniny przybierańców, którzy chodząc od domu do domu przyśpiewkami i żartami zbierali jedzenie, picie, pieniądze i wódkę. Grupy kolędników przybierali się przede wszystkim za obcych, czyli wszystkich tych, którzy nie są nami. Tych, którzy mają inne pochodzenie, inną wiarę, są postaciami historycznymi lub legendarnymi. W orszaku kolędniczym znajdowały się również zwierzęta. Niedźwiedź, bocian lub kozioł przybierający postać turonia. Obchody kolędnicze rozpoczynały karnawał, czas świata na opak. Hałaśliwy, huczny i wesoły. Pełna zabaw wyrwa pomiędzy ciszą Adwentu i Wielkiego Postu. Ale to już opowieść na inny czas. Wesołych świąt.